Cześć, tu Gruwuła, po drugiej stronie Gareth. Witam wszystkich, cześć. Nagrywamy drugi podcast przed Game Weekiem pierwszym, który w sumie już niebawem, bo to ile, 4 tygodnie zostały niecałe i zaczniemy zabawę. Będziemy w tym odcinku podcastu, będziemy rozmawiali z Garethem na temat cen zawodników. Może to będą perełki, może to będzie ktoś po prostu, kto jest tani i ma fajny kalendarz, albo też ktoś drogi, ale przy okazji ta cena może się spłacić. Generalnie chodzi nam o ceny zawodników. Ale zaczniemy od czegoś innego, bo tu Gareth podesłał mi taki pliczek, który dostał w dosyć niewyjaśnionych okolicznościach. I tutaj jest... To jest tak, że ten pliczek potwierdza to, co chyba już dawno zostało, to co już jest dawno wiadomo, że Gareth jest jednym z lepszych zawodników w Polsce, a jeżeli popatrzeć na 4 ostatnie sezony, albo przynajmniej, że ktoś grał 4 sezony, to Gareth jest najlepszym zawodnikiem w Polsce. A na świecie zajmuje 77. pozycję. Jeden pliczek dla tych, którzy nie wierzą w to, co teraz usłyszeli, zamieszczę w linku pod podcastem. Będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć, że na 77. miejscu jest kolega Gareth wpisany. I moje pytanie brzmi, jak ty to zrobiłeś? To znaczy, okoliczności nie są aż tak tajemnicze. Już wyjaśniam, że nasz wspólny kolega Rataj, znany analityk, znalazł takie zestawienie gdzieś tam w ciemnych zakątkach Darknetu. I faktycznie byłem zaskoczony. Zaskoczył mnie tym przy piwie. Zaskoczony pozytywnie byłem, ponieważ no o zgrozo okazuje się, że taktyka RMF Classic, z której się zawsze trochę nabijamy, no przynosi rezultaty, tak? Że jest to taktyka oparta poniekąd na bezpiecznym graniu, unikaniu gwałtownych, chaotycznych ruchów, unikaniu hitów i daje rezultaty. Daje rezultaty takie, że faktycznie to miejsce jest wysokie w kontekście 4 ostatnich sezonów, ale no nie widzę, ma róży... Że... No. Znaczy, bo nie ma róży bez kolców, bo ja sam... Jestem z tego bardzo zadowolony, gdyż odkąd zacząłem grać FPL, co sezon spełniał swoje podstawowe założenia, czyli się wbijam do top 10 tysięcy. Natomiast to bezpieczne granie, podejrzewam, że nigdy mnie, ani kogoś innego, kto również gra bezpiecznie, nie wrzuci na przykład do pierwszej setki, albo nawet do pierwszej dziesiątki, gdyż może nie tyle, co brakuje szaleństwa w takim bezpiecznym graniu, ale w kontekście i w całości tych wszystkich długich 38 kolejek, nawet nam nie daje szansy pójścia na jakieś takie szaleństwo, które nas wbije do góry o kilkaset tysięcy miejsc. Bo bezpieczne granie polega raczej na poszukiwaniu średniej sezonu i na takim manipulowaniu transferami, aby się wokół tej średniej kręcić, raz bliżej, raz dalej. No i dwa, wiesz, no to jest też trzymanie chipów na, nie żeby zagrać wabank, tylko żeby zagrać bezpiecznie tymi chipami w trakcie podwójnych kolejek. Rozumiem. No, tak. Super, gratulacje. No, w związku z tym... Wielkim tak. Wrażeniem. No, wypuściłem w związku z tym serię koszulek, kubki, smycze z logotypem... Autografy? Team Gareth. Znaczy, w Poznaniu można będzie łapać w tygodniu? Znaczy, na zlocie taki stoliczek ustawimy i tam będę podpisywał. Dobrze. Możecie, no... Co, no koszulki na pewno, jakieś audycje, poradzimy sobie z tą sławą. Ogarniemy to. Ja tutaj z tego wywodu Garetha zapamiętałem jedno. Ja mam szansę być w top 10, ponieważ gram niczym szczur w fabryce amfetaminy, nie? I taki, wiesz, jest szansa na to, że który strzał będzie taki, że ej, jestem no. w top 100, w top 10. Nam to i chyba blogowi to na dobre wychodzi, że nasze style się różnią diametralnie, tak? I ty grasz rok, tak? Rok radio to było, ja gram RMF Classic.
ryzykujesz i szukasz tego świętego Graala. Ja raczej sobie stoję na wzgórzu i wysyłam swoje pancerne zastępy, żeby za mnie odwalały roboty i te punkty zbierały. I faktycznie, masz rację, jeżeli ktoś kiedyś, kurczę, sięgnie po to najwyższe trofeum, to obstawiam, że to będziesz ty na bazie jakiegoś szaleństwa, niż to moje spokojne granie. Okej, okay. Ja siebie w tym zestawieniu nie znalazłem, więc wiesz, no, dlatego mam Hall of Fame u siebie zapisany gdzieś głęboko i może kiedyś tam coś z tego wyjdzie. Czy przeglądaliśmy? Aczkolwiek w tym sezonie hity, mam nadzieję, zostaną w szafie. Nie będą aż tak często używane jak w ostatnim sezonie, który już w pewnym momencie no, nic innego się nie dało zrobić niż hitować i to dało jednak trochę zielonych strzałek. A ja też dwa razy hitowałem. Ach, no, albo nawet trzy. Ostatnim hitem był Franca, wzięty za minus 4, 15 minut przed zlotem w Warszawie. I pamiętam, że wziąłem tego hita za minus 4 i później ten koleś na boisko nie wyszedł. Bardzo, bardzo się... Warszawa jest taka przyjacielska dla osób z Poznania zawsze. Zdecydowanie, naprawdę. Dobrze zapamiętał. Tak, jego i Warszawę. Tak, super. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że przyjechałeś wtedy. I też jak gdyby w tym gronie, w którym się spotkaliśmy, brak tego Giro nie był taki ciężki do przeżycia, jakbyś siedział w domu i byś, wiesz, musiał na to spoglądać. A tak, piwko, pogadałeś i poszło. Oczywiście, to akurat to jest prawda. No. Okej, okay. Dobra. To ten pliczek zapisujemy. Może nawet w dodatkowej zakładce w Hall of Fame u nas. Taką złotą żeby było. Tak, dokładnie, a żebyś wiedział. Wypukł. I co? I zacznijmy może, przejdźmy teraz do tych cen naszych, okej? Okej, okay, zaczynaj. Dobrze, to ja tutaj sobie zacznę, tak samo jak w poprzednim sezonie, od zawodnika Arsenalu. W tamtym sezonie mówiłem, że Santi Cazorla będzie kimś takim, kto może zaszaleć i tutaj i wejść w sezon dosyć mocno. I to się stało. Aczkolwiek Santi zapał kontuzyjną wypadł. I w tym sezonie z Arsenalu wydaje mi się, że takim zawodnikiem, którego warto przyznać mu się troszeczkę mocniej w pre-season, to jest Ramsey. To jest gość, który w końcówce poprzedniego sezonu coś już tam pokazał, jakieś bramki zdobywał, asysty. Też jak się komuś rzuciło w oczy w skrótach spotkań, albo też jeżeli oglądał cały mecz, to on bardzo, bardzo często lądował jednak w polu karnym, nawet kiedy piłka do niego nie dochodziła. I wydaje mi się, że w tym sezonie on może wrócić do tego, co robił kilka sezonów wcześniej, kiedy zdobywał te 10 bramek i miał 9 asyst. To może do tego wrócić. I kosztuje tylko 7 baniek. Więc to jest dosyć fajna cena za niego. Co myślisz na ten temat? Wiesz co? Ramsey jest u mnie w kategorii pomocników, których faktycznie chciałoby się mieć na pierwszą kolejkę i faktycznie wrzuca się ich do składów, a później tak na 15 minut przed deadline'em zamienia się na kogoś innego. Faktycznie Ramsey zaczął grać energicznie, ciekawiej i zdobywać więcej punktów w FPL-u w momencie, kiedy Wenger zmienił taktykę i przeszedł na trójkę obrońców. Tak, to też jest bardzo ważne w jego przypadku, że ma trochę inną pozycję teraz na boisku. Dokładnie. I co więcej, Wenger jest konsekwentny i tą taktykę nawet ogrywa teraz w pre-sezonie. Powiedzmy, że te pierwsze dwa mecze może nie miały takiego jeszcze dużego znaczenia, ale znaczy teraz miały na pewno, ostatnim, Ramsey już wyszedł, tak. Ramsey już w drugim spotkaniu, Ramsey już wyszedł w pierwszym składzie i razem z Szaką tworzyli środek pomocy kanonierów. I był bardzo chwalony za swój występ, zdobył nawet bramkę. Natomiast jeszcze wracając do końcówki ubiegłego sezonu, cyfry ma niezłe. Może nie są tak dobre, ale mówimy o pomocniku, który miał 14 strzałów na bramkę
w trakcie 6 ostatnich spotkań. Z tych 14 strzałów aż 9 było z pola karnego. Czyli mimo, że go na środku, no to... Tak, i to jest właśnie to co mi się chyba rzuciło w oczy. Że tak. On po prostu wchodził w pole karne często i tak naprawdę w jego wypadku każda cena powyżej tych 7 milionów adekwatna do podejmowanego ryzyka to według mnie byłoby 6,5. To byłaby taka cena, która... Znaczy teraz 7,0 jest takie okej. Okay, ryzykuję. 6,5 byłoby... Warto spróbować, naprawdę. Nie? Przy 7-0 trzeba się zastanowić. To może być tak, jak ty mówisz. Ja mam go teraz w składzie. Nie? Taki, zakładam, że będę miał jakiegoś zawodnika za 7-0, za 6-0, 6,5, no bo inaczej się raczej tego nie uda ułożyć. No na dzisiaj jest to Ramsey. I tak sobie, wiesz, spokojnie czekam, co on pokaże w tym preseason. Najgorsze tutaj jest to, że on po prostu łapie kontuzję i to jest... No nie z dnia ani godziny, tak? To jest troszeczkę takie na nie minusik, aczkolwiek dzisiaj go mam w składzie i czekam sobie spokojnie. To znaczy, jak to wygląda. Tylko widzisz, mamy takie ceny w tym sezonie, a wiemy, że są wysokie, że wartość 7 milionów praktycznie go wpycha do drugiego slotu w pomocy. Bo załóżmy, że przy drogim ataku, przy pierwszym slocie pomocy, gdzie jest jakiś premium pomocnik z zakresu 9-10, no to Ramsey ze swoją siódemką ląduje na drugim slocie i powiedzmy, że tutaj się trzeba zastanowić, czy... Na trzecim. No wiesz, to jest kwestia składu, ale pytanie, czy on się na ten drugi, trzeci slot nadaje. Faktycznie z kanonierów z tej półki 7 milionów, no jest najlepszym rozwiązaniem i poniekąd jedynym, bo masz szakę, który będzie mu partnerował na środku za 5,5. Szaka też bardzo korzysta na nowym ustawieniu Wengera. Przy 14 strzałach Ramseya Szaka miał 11 strzałów, ale warto zaznaczyć, że kiedy 9 strzałów Ramseya było z pola karnego, to Szaka oddał tylko jeden strzał z pola karnego. On raczej próbował bomby z zapalania, tak, próbował bomby z, dokładnie. Więc powiedzmy, że Szaka za 5,5 może być jakimś pomysłem na czwarty slot, zwłaszcza, że Wenger zapowiedział i traktuję to poważnie, że w Lidze Europy będzie ogrywał młodzików. Nie wiem, może Bielik będzie grał na przykład regularnie. Natomiast priorytetem w tym sezonie jest Liga. No oraz zwycięstwo. Zobaczymy jeszcze, jak plecowy układający się Sanchez odnajdzie, który no właśnie, bo wczoraj rzekł, że chce grać w zespole w tym sezonie, który będzie grał w Lidze Mistrzów. Nawet sobie żartowałem na blogu, czy czasem może jeszcze nie sprawdził w wyniku Liverpoolu z ostatniej kolejki. I może wciąż liczy, że zagra w Lidze Mistrzów w barwach kanonierów, lub na przykład może, nie wiem, może na przykład faktycznie liczy, że kanonierzy się włączą na poważnie do walki o majstra, bo nawet wygrają Ligę Europy i wejdą tylnym wejściem, tak jak Mourinho na przykład. Okej, no a propos samego Sancheza, to ja miałem taki motyw, że miałem go w składzie. Ale pokazała się ta wypowiedź z chilijskiej prasy i uznałem, dobra. 12 milionów to nie jest to i po prostu rozparcelowałem te 12 milionów, już ich nie mam. Dokładnie. Zrobiłem z jednego Sancheza dwóch, jeden Ramsey i ktoś jeszcze drogi, tak. Czyli nawet jak Sanchez zostanie w zespole Wengera, to podejrzewam, że będzie przynajmniej na początku bardzo drogą i ekskluzywną po prostu różnicą. Ale tak, jeszcze wracając do Ramseya. No. To powiedz mi 7 milionów, tak? A czy na przykład lepszym pomysłem nie jest wydanie tej kasy 7 milionów na Fabregasa albo na Williana? Fabregasa mam też w składzie. Uważam, że to jest bardzo dobry deal. Fabregas za 7 milionów w momencie, kiedy będzie miał podstawowe miejsce w składzie. To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dobra opcja. I Willian też. Tylko... W Chelsea jest ten motyw, że wróci Hazard. Nie wiem, czy to jest pod koniec września, więc William wtedy traci miejsce. Może też sobie nie warto tym teraz zawracać głowy zupełnie, tak? No wczoraj z Fulham coś tam pokazał, tak? Mhm. Więc, znaczy, Fabregas i William według mnie to będą dwa koła zamachowe Chelsea na początku sezonu. I to może być tak, wiesz, że w pierwszym meczu William zdobędzie bramkę, w drugim meczu Fabregas dołoży dwie asysty, tak będą grali na wymiennie, tak? I gdzieś tak się to skończy, ale to będą zawodnicy,
pod nieobecność Hazarda i Kosty, na których będzie się opierała ofensywa Chelsea. Tak mi się wydaje. Znaczy i Fabregas, i Willian to są za 7 milionów, to są doskonałe szanse. Fajne jest to, że Chelsea ten pre-season bardzo ma konkretny, no bo teraz jadą do Pekinu na mecz z Kanonierami, później tak, to będzie fajne. Później w Singapurze grają z Bayernem i później jeszcze z Milanem. Na końcu na Wembley znowu z Kanonierzy. Czyli generalnie mamy cztery trudne mecze, gdzie zakładam, że dowiemy się, gdzie na boisku jest Fabregas, gdzie jest Willian, gdy nie ma Hazarda. I dowiemy się, kogo Bakayoko wygryzł z podstawowego składu, bo to jest jedna z niewiadomych dla mnie. I zobaczymy jeszcze, co z napastnikiem. No, plotki o tym, że Kun wybiera się do Chelsea są fajne, ale na razie poczekajmy. One się pojawiły dzisiaj. Ja wolę plotkę z dzisiaj. Sanchez idzie do City, a Kun idzie do Arsenalu. To jest gruba plota na Lacazette. Wymianka 1-1 jak w NBA, wiesz. Tak. Zamieniasz kontrakty. Zobaczymy. W każdym razie, no, kanonierzy. Może inaczej, żeby się nie rozgadywać. Skończmy z kanonierami. Chelsea też mamy już klepnięte. No podejrzewam, że Willian, Fabregas i na tym kończymy, jeżeli chodzi Chelsea. I proponuję powiedzieć słowo o Crystal Palace i o Huddersfield, czyli drużyny, alfabetycznie jadę poniekąd, drużyny może z innej części tabeli, ale mamy w Crystal Palace przynajmniej jak na razie najlepszego piątego pomocnika, to jest Loftus-Cheek. I w Huddersfield mamy Insa. Okej. Ja tutaj z tego pomocnika za 4,5 się nie pcham, ponieważ mam już dwóch zawodników z Crystal Palace i nie chcę sobie tego trzeciego miejsca wykorzystywać na pomocnika za 4,5. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest gościu, który będzie miał raczej podstawowe miejsce w składzie, więc okej, no za 4,5 no musi być ktoś, kto ma podstawowy plac, tak? To o to chodzi w takim zawodniku, tak? Czy to będzie drugi Kapułę, myślisz? To może być drugi Kapułę. Swoją drogą Kapułę też jeszcze się nie skończył. W sparingach jest wystawiony za napastnikiem. Właśnie męczy mnie to, że on gra w ataku, w sensie wysoko gra, tak? A Loftus-Cheek na pewno, wiesz, piątym slotem nie gramy, po prostu warto go mieć. Nawet jak wystrzeli, to będziemy mieli przynajmniej jakąś skarbonkę. Bo też jest prawda taka, że wiesz, wybierając zawodników z półki 5 do 7, musimy też znaleźć kogoś, na kim podbijemy sobie team value, bo przy cenach premium i przy dzikiej karcie, którą odpalimy powiedzmy w szóstej kolejce albo wcześniej, no to dobrze byłoby trafić kogoś, kto zacznie punktować. I obok Loftus-Cheeka widzę właśnie w tej roli Insa, który jak na razie imponuje w pre-sezonie. Gdybym ja miał dzisiaj powiedzieć kogoś fajnego na trzeci slot takiego pewniaka, no to jest on na razie Ince. Fakt, wypadł na kart, ponieważ kontuzja być może poważna, kostki go wykluczył, może go wykluczyć nawet z pre-sezonu. Richie wciąż tam leczy jakąś kontuzję czy drobny uraz. No, pozostaje Ince. Z kalendarza naprawdę przyzwoitym, ze stałymi fragmentami gry, z ceną niestety 6 milionów, to jest trzeci slot, nie czwarty, ale no mam wrażenie, że na jego grę się przekładają też jakieś ambicje, że dla niego to jest ostatnia szansa, żeby zaistnieć w Premier League i te cyferki, które miał w derby, te 14 bramek, 6 asyst, no może odpali, a po drugiej stronie jeszcze jest Kaczunga, czyli 5 miliona mniej i pomocnik, który teoretycznie chyba będzie wykonywał karne. Kaczunga kosztuje. A nie 5,5? Kaczunga kosztuje 6,0. No to tusze. No to widzisz, no to mamy nawet Ince kontra Kaczunga, tak? Czyli mamy gościa, jeden ma karne, drugi ma rzuty wolne bezpośrednie. Potencjał mają oboje teoretycznie podobny, z tym, że Kaczunga wiadomo jest lepiej zgrany z drużyną, tak? To jest bohater awansu i drogi do Premier League. To były takie moje dwa typy. I dojechałem do literki H. Jeszcze wspomniałeś Dan, no bo Dan kosztuje 5 milionów, tak? I mówimy o pomocniku, który chyba w zeszłym sezonie kosztował 5,5 miliona, jak się nie mylę.
teraz już kosztuje mniej. To jest gość, który w sezonie strzela te kilkanaście bramek, kilkanaście, no 3-4 bramki strzela, który zawsze błyszczy i jest to taki pomocnik, który za 5 milionów musi być grany regularnie niestety. To nie jest obrońca. To nie jest obrońca, którego gramy czekamy na ławce i, no tak, tak. I czekamy na jakąś tak, ale przy tym, bo się skończy jak z Makaulejem. Tak? Jest opcją. I to jest gość, który jest na pewno opcją. W ciągu pierwszych 6 kolejek może spokojnie zagrać 4 spotkania. Więc ja bym go nawet na Liverpool wystawił, bo wiadomo, jak fragmenta tak. gry. Tam jest trudny mecz, tak, ale w tej kolejce, zobacz, gdzie mają on miał, Manchester City na wyjeździe. On miał w 2015 roku 5 bramek, a przez 1800 minut ostatniego sezonu 3 gole. Więc wiesz, wcześniej miał 2 gole. Więc to jest ewidentnie obrońca, który w polu karnym robi miazgę, tak? I wiadomo, że on będzie miał 7 strzałów i 6 bramek z tego, albo 7 strzałów i 4 bramki. Ale tak po prostu środkowi obrońcy mają. Mówię tutaj o cennych strzałach, tak? Tak. Oni jak już trafiają, to mają, nie wiem, maksymalnie powiedzmy 8-10 sytuacji celnych na cały sezon i z tego potem robią jakiś tam wynik. Można sobie sprawdzić strzały Cahilla z ostatniego sezonu, McAuleya. To są wszystko takie same sytuacje. 7-8 strzałów celnych, 6-5 bramek i tak to raczej będzie zawsze wyglądało. Tutaj nie można patrzeć na to, że on tutaj, nie wiem, ma bardzo mało strzałów. Nie, to nie jest istotne. Chodzi o to, że on na przestrzeni całego sezonu robi jakiś wynik. I teraz pytanie, czy on to zrobi przy tym łatwym kalendarzu, który Crystal Palace ma na początku? Dla mnie jest to opcja. Aczkolwiek ciężki kalendarz tutaj nie znaczy nic, no bo i tak będą mieli całe fragmenty gry. Więc dla mnie to jest obrońca wart pół miliona więcej w tej chwili, albo jeszcze tylko 5 milionów. I to tak, jest, no to przez jest... to tylko, że on przecież miał słaby, w sensie nie to, że miał słaby sezon, ale to jest przez to, że miał kontuzję. Miał kontuzję, to więc prawda. Tych bramek nie nabił, więc przy okazji, patrz, on teraz ma posiadanie 1,1% i załóżmy, że część z tych to jest autoselect, ale część osób jednak wie, że on jest warty troszeczkę więcej, że jest teraz na przecenie i że warto go do tego składu wstawić, więc... No dla mnie to jest doskonały obrońca nawet na drugi slot. Tak, ja się będę bardzo poważnie nad nim doskonały obrońca na drugi slot. Na pierwszym obstawiam, na drugim dana, a na trzecim mam już idę. I generalnie drugi i trzeci slot obstawiony jest tylko za 10 milionów. To jest, uważam, dobry potencjał i dobra cena. Tak. Tyle, jeżeli chodzi o Crystal Palace. Mamy teraz Lisy i mamy Liverpool. Widzisz tu jakieś okazje? W Lisach... Niestety ten kalendarz mówi do mnie, nie patrz na to. Nie patrz na to, bo jeszcze kogoś zobaczysz i będziesz cierpiał, wiesz co chodzi? Wiem. No, wydaje mi się, że to nie jest droga, którą się powinno pójść. Ten mecz w drugiej kolejce z Brighton u siebie. To jeżeli ktoś będzie miał Albrightona na ławie i go wstawi na drugą kolejkę, okej. Okay. Ale potem ten Albrighton, jak rozumiem, ląduje znowu do piątej kolejki. Nie wiem, no na pewno Wardy odpada dla mnie. Obrońcy odpadają w tym momencie. No, warto pamiętać tylko, może na przyszłość, bo faktycznie kalendarz dla Lisów jest bezlitosny. Ale na przyszłość 5 milionów za Fuchsa, 4,5 miliony za Simpsona albo za Morgana, to są ceny ok. Tak, i to warto pamiętać, że później można do nich wrócić. Natomiast prawda jest taka, że ktoś ich weźmie, bo jakieś posiadanie będą mieli, ta cena przez te pierwsze 6 kolejek tylko spadnie, czyli jeszcze na tym możemy zyskać. Oby. Bo tam rzeczywiście przy tej cenie 4,5 za obrońców to pewnie będzie coś do wyboru. Jak się skończy ten trudny kalendarz? I są. Został na Liverpoolu mówisz. Liverpool, tak. Co, dla mnie Firmino jest opcją był za 8,5. Był, bo mówię, że był, bo miałem go przez chwilę w składzie, już go nie mam. Ale pomyślałem sobie, że taki zawodnik za 8,5 miliona przy tej sile ofensywnej Liverpoolu,
To chyba jest opcja, wiesz, za 8,5 miliona w ataku. To... Chciałbym mieć pewność, że Firmino wyląduje na dziewiątce na stałe. Bo to, tak, że tak. Rotacja ze Starizem mnie na razie nie interesuje. Raz z przodu, raz z boku, albo z Inksem. No. Wiesz, no bo Inks 8,5 miliona to jest fajna cena, ale moim zdaniem warto poczekać. A Salah? No dobra, to no mam go w składzie dziś. I mam go w składzie, bo zakładam, że jakiś zawodnik za 9-0 w moim składzie się znajdzie, więc taką cenę sobie trzymam mniej więcej, żeby ten skład jakoś tam wyglądał, żeby mi się to nie zgubiło. Tak, i dzisiaj jest Salah, bo zdobył bramkę i ja po prostu jestem bardzo wyczulony na preseason, do mnie to zawsze trafia, wiesz, i jak ktoś tam gra dobrze, no to ja zakładam, że okej, że będzie chciał się pokazać. Zobaczymy, tutaj Liverpool też ma fajny preseason, więc jeżeli Salah zdobędzie jeszcze bramkę, dwie, Klopp będzie się wypowiadał okej o nim, to on u mnie zostanie. A powiedz mi, a Milnera masz w składzie za 6,5? Miałem, już go nie mam. Będę czekał na wieści. Jeżeli faktycznie Robertson z Hull City przejdzie do Liverpoolu, no to już jest po Milnerze i temat jest zamknięty. Myślisz, że aż tak szybko z miejsca straci? Chyba tak. Klopp jest świadomy braku Milnera w obronie i też jest świadomy, co było największą słabością w Reds w ubiegłym sezonie. No mówimy o obronie, tak? To będzie chyba jego koniec. Dobra, to teraz taki wątek poboczny, który trzeba oglądać. 7 bramek zdobył w poprzednim sezonie. Wszystkie 7 z karnych, dobrze pamiętam? Tak, to prawda. I teraz zdobył już pierwszą bramkę w sezonie z karnego. W pierwszym meczu sparingowym. Czyli wychodzi nam na to, że Liverpool, cała ich siła, jak gdyby mają to, że te karne są w stanie wywalczyć. Teraz trzeba znaleźć gościa. Niech nam Klopp powie przed gamekiem pierwszym, kto przyjmuje karne, tak, po nim. I to jest gość na... od 5 do 7 bramek, powiedzmy, z samych karnych, żeby to nie był jakiś, wiesz, Lukas albo ktoś, kurde, to będzie jakaś masakra, ale jakby to byłby, nie wiem, Coutinho, no to z miejsca w ogóle, wiesz, robi się gwiazdą, tak? Gdyby Milner był obrońcą w ubiegłym sezonie, to byłby najlepiej punktującym obrońcą ubiegłego sezonu. Miałby więcej punktów niż Cahill. I jeżeli teraz utrzymałby ten lewy bok, i miałbym pewność, że on tam pozostanie, to faktycznie skład budowałbym od niego, bo Liverpool jest drużyną, która lubi się przewracać w polu karnym przeciwnika, a Milner te karne wykonuje fantastycznie. Natomiast komu mogą przypaść, jeżeli Milner wyląduje na ławce? Nie wiem, nawet nie chcę zgadywać. Też ciekawe, czy z takim Milnerem na Klopp nie zdecyduje się, żeby grać trójką z tyłu, wiesz, tego Milnera bardziej wysłać do przodu. Może tutaj też będzie jakieś wyjście. Może, nie próbował, ale faktycznie może spróbuję. A Manchester City? Manchester City poruszam celowo, bo tam generalnie tanich okazji nie ma, ale jest tam Kompany, który będzie różnicą i to taką ciekawą na początku sezonu. Kompany mi się zawsze kojarzy z gościem, który punktuje fenomenalnie na początku sezonu, kiedy gra i kiedy jest zdrowy. Pamiętam naszego kolegę Marka, który mnie zniszczył chyba 2 lata temu na samym początku, kiedy miał Kompany tak, w składzie. Kompanym. I czyste konto plus gol plus babsy było pozamiatane. Tak. Teraz kosztuje 6 milionów, według moich kolegów nie jest to dużo. Za obrońcę, który teoretycznie ma wciąż pewny skład i na pewno jest, jak to mawiać, dzikiem polokarnym. Okej, okay, tak, tutaj się zgodzę, że obrońca za 6-0 w postaci Kompanego w składzie może się bardzo ładnie spłacić. Dosyć szybko również przy tym kalendarzu, bo City ma bardzo fajny kalendarz. A jeszcze jakby ktoś tutaj próbował sobie zrobić rotację z United, to mi wyszło, że ta droga rotacja, nie wiem, powiedzmy, że to będą bramkarze, obrońcy, cokolwiek, zawsze tam będzie drogo, dopiero na 11 game week dochodzi ci spotkanie z top 6 ostatniego sezonu, czyli to jest Chelsea i Arsenal w tej samej kolejce, a tak do 11 kolejki jest w stanie, szczególnie bramkarze, tak, jeden i zawsze mecz w domu chyba wychodzi, i zawsze masz, nie wiem, 17 miejsce z ostatniego sezonu, 15, 14, więc tam
Zakładam, że te obrony City i United będą bardzo często łapały clean sheety i taka rotacja będzie bardzo fajnie się spłacała, aczkolwiek jest droga. To ciężkie, jest bardzo droga, to prawda. Ciężko podjąć decyzję. Aczkolwiek mi się udało wstawić akurat zawodników z United i City do defensywy swojej, więc zobaczymy, czy to, co mówię, teraz się sprawdzi. No na razie mam taki ułożony zespół. No. I tego zmniejszy się 100 razy. A propos United, Mata 7 milionów. Tak, tak. Oczywiście. W momencie, kiedy Mourinho powie, że Mata jest do... że Mata będzie grał, tak, i on się pokaże w preseason, to jest taka sama opcja jak z Fabregasem. To jest gościu i powiedzmy sobie szczerze, tak samo jest z Rooneyem, według mnie, nie patrząc nawet na kalendarz Evertonu w tym momencie, ale okej. Okay. Mata, Fabregas, Rooney w takich scenach, w jakich oni są teraz, to jest deal dla nas, po prostu. No gdyby Mata i Lingard mieli pewne miejsce w składzie, to przy tym kalendarzu to od nich powinniśmy zacząć budować drużynę. No niestety tego nie wiemy i tu się mylisz też, Mourinho nie powie, czy będą grać, czy nie będą grali. Tak jest problem. Nie, no ja, znaczy, wiesz, zakładam, że żaden z nich nie powie. No, natomiast fajnie, że wspomniałeś Rooneya. No, mojego kapitana. Ach, no okej, okay, dobra. Już tutaj, wiesz, nie czaruj. Nie czaruj. Dyskretnie cię popędzam. Praktycznie nam zostało 7 minut do końca nagrania. No dobrze, dobrze, to pójdźmy dalej. W Newcastle. Co nie widzę składu na Twitterze, to jest wszędzie Dwight Gale na trzecim slocie w ataku. Czy to jest dla ciebie opcja? To jest w tej chwili najlepszy trzeci napastnik do ustawienia 3-4-3 i do końca konsekwentnego grania ustawienia 3-4-3. Gale ma pewne miejsce. Bramki strzela już teraz w sezonie, bo je wbił dwie. Ma De Jonga, który być może w końcu będzie miał swój sezon w Premier League. Może dostanie cenę jakąś, co? Może jakąś cenę dostanie, bo na razie jest w szufladzie i wie, że go jeszcze nie wystawiły. I tak, Gale jest nawet u mnie na trzecim slocie. Czekamy. Moim zdaniem warto zaryzykować, bo nawet pierwszy mecz z Tottenhamem u siebie nie jest jakimś specjalnie trudnym meczem dla napastnika. A później 5 kolejnych spotkań nie grają z żadną ekipą z top 6, więc można spokojnie grać Gale'em, ewentualnie Richim. Ale o Richim wiemy tylko tyle, że leczy uraz w tej chwili. I tak jak błyszczał w Championship, tak jak 2 lata temu nie błyszczał w Premier League. Miał bardzo kiepski początek sezonu, dopiero później odpalił, a to już było za późno. Okay. I na pewno, patrząc na Newcastle, na pewno będziemy używali ich budżetowych obrońców, ale to wiemy, że oni są dobrym opcją pod rotację. Tutaj nie ma co mówić, że to są okazyjne ceny. To są normalne ceny obrońców Beniaminków. Dobrze, to moje kolejne pytanie. Czy czy Redmond cały czas jest taką opcją, albo Austin? Bo mówię, czy są, bo jak zobaczyłem 0-0 z preseason, to dostałem taki flashback z ostatniego sezonu, kiedy oni nie byli w stanie bramek strzelać. Ja się zastanawiam, czy tutaj był problem w trenerze, czy tutaj był problem w tych zawodnikach, którzy po prostu tam są i może oni po prostu no, nie lubią z sobą grać. Wiesz, z całą drużyną jest coś nie tak. Redmond miał nie najgorszy początek sezonu, potem gasł. Tadić tym bardziej. Przejrzałem sobie wcześniej statystyki Tadicza. Druga połowa ubiegłego sezonu to jest tragedia. Już nawet nie chodzi o ilość oddanych strzałów, chodzi o to, co on faktycznie w polu karnym pożytecznego robił. No niewiele. Jak strzelał, to najczęściej niecelnie. Coś jest nie tak z tą drużyną. No nowy trener może poukłada ich. Tylko jest opcja defensywna, mi się wydaje. Tak, to jest tak, 15, tak. No. 14 CS-ów na sezon, 13. I to jest ta defensywna opcja. Forster. Jeżeli czegoś się nauczyłem z tego sezonu, to żeby na razie omijać pomocników świętych. Aczkolwiek boję się takiej czystej paniki, że jak, nie daj Boże, Redmond znowu w pierwszym meczu coś wbije, to się ludzie rzucą na nich. Potem już będzie różnie, ale team value ma znaczenie. Natomiast Austin, no w tej chwili mamy Longa, mamy Austina i mamy Gabbiadiniego.
to jest trzech napastników, którzy są, może umiejętności mają różne, nie takie same, ale każdy z nich może wyjść w pierwszym składzie, więc tutaj na razie też się proszę o kłopoty. Chyba, że faktycznie Austin będzie namaszczony jako pierwszy napastnik i też jest karnymi, które wcześniej strzelał. Okej, jakbyś tak sobie zrotował Forstera z Borucem, to wiesz co, to dopiero w szóstej kolejce miałbyś problem, bo oni grają wtedy z United i z Evertonem, a później to dopiero masz 18 game week i to jest Liverpool-Chelsea. Ja widziałem tam, tak, ludzie się bawią. Spokojnie sobie nimi rotujesz, nawet nie wiem, czy trzeba na... Ja też mówię Borus, no zakładam, że Begovic to tak będzie robić. Na razie. Nie, będzie pewnie Begovic. Myślisz? Jestem pewien. Ciekawe. No znaczy, tutaj... podobno się nie mówi, jestem pewien, ale 90% stawiam na Bego. Okay, aczkolwiek Artur, bo teraz bardzo chwalony ten mecz, który rozegrali w sezonie, podobno świetne interwencje. No, wydaje mi się, że jednak on zacznie. Tak, ja tak mi się, nie wczytując się za bardzo w to, co podaje prasa. No, możemy się łyskać czasem. Tutaj zakładam, że... Założyć jakby co. No to może poza anteną. Ja jestem rozochocony, chociaż zatajem, przegrałem piwo ostatnio. No widzisz. No, pomyliłem się o ceny. Słuchaj, Tottenham. No. Coś inny niż Trippier? Jakoś budżetowo to nie, bo tak, tam nie ma takiej opcji. Nie ma, znaczy, co, Wanyama i jego cztery bramki, co ty na to? To jest dobra, opcja. Czyli Stoke City, tak? No. Wiesz, nie wchodźmy w Wanyama, i tak go nie weźmiesz, ja go nie wezmę. Byłoby mi głupio, gdyby chciałbym go wziął. Dobra, to ja teraz chciałem powiedzieć o Stoke City to samo, co mówiłem o Lisach. Nie patrzę na nich, bo ten kalendarz mnie po prostu przeraża. Ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz przez telefon, kiedy o Runeju rozmawialiśmy. Że nieważny jest wynik spotkania, ważne jest to, że Runej ma szansę na bramkę z każdą ekipą, z którą będzie grało Stoke City. Czy będzie to Arsenal, czy będzie to Manchester United, czy będzie to Chelsea. Mówisz, że tak, że o... O Runeju. Okej, z Runejem to tak, to ja się zgadzam. Tak, że Runej, że... Akurat w jego wypadku patrzenie na kalendarz może być zgubne, bo on po prostu będzie chciał się pokazać z tymi dobrymi ekipami. A dlaczego Bojan ma mieć super skrzydła z Arsenalem, albo z Manchesterem United, albo z Chelsea? Albo Crouch? No, nie, Berahino, okej, dobra, może on będzie chciał się pokazać i wrócić do tego, że dwa albo trzy lata temu prasa o nim pisała, że będzie gościem, a okazało się, że nawet Stoke sobie nie radzi. No. Nie, no dobra. Stoke w ogóle sobie odpuszczam. Znaczy ja celowo Everton wyciągnąłem, bośmy go poniekąd omyłkowo ominęli po prostu jadąc alfabetycznie. Dlatego chciałem się wrócić do Evertonu, bo mają Stoke City w pierwszej kolejce. W składzie na przykład. Ja też mam Runeja w składzie w tej chwili. I wiesz, i zastanawiam się, czy on tam wyląduje, czy jednak nie Gail mi jednak tutaj się ukaże jako opcja i wtedy mam bańkę do wydania, ale na dzisiaj tak, uważam, że Everton ze Stoke u siebie na Game Week 1 to jest bardzo fajna opcja. Runej jest Runejem, który może się okaże, że jednak potrafi grać piłkę, to co zapomniał w ostatnim sezonie. I te spotkania Evertonu, City, Chelsea, Tottenham, Manchester United, czerwona płachta na byka dla niego. Tak, to prawda. Pokazać się. O, bo on jeszcze, no nie wiem, czy gościu, który zarabia 300 tysięcy funtów na tydzień, czy on jeszcze zarabia tyle, też nie wiem. Czy dla niego opcją jeszcze jakąś jest wyzwaniem w ogóle powrót do kadry, czy po prostu ma na to wywalone. Ale jeżeli by nie miał, to zaczynamy w czerwcu bodajże Rosję 2018. Więc jeżeli on chce tam pojechać, nie jako kibic, to od Game Week 1 zaczyna swoją kampanię. Ej, byłem waszym kapitanem i chciałbym wrócić do kadry, bo mi się to miejsce należy. I te cztery spotkania to jest ten moment, kiedy on tutaj, wiesz, daje, macha do Southgate'a i mówi, weź mnie powołaj, bo nie masz lepszego. To jest taki motyw. Podoba mi się ta opcja. Ja jestem fanem poniekąd Runeja. I uważam, że jest to doskonała opcja na kapitana w pierwszej kolejce.
Tak. Odpowiednio niszą, odpowiednio wyważona pomiędzy niszą a hipsterią, a logiką. No zresztą równo się uśmiecha. Ja dawno nie widziałem, żeby miał takiego banana na twarzy jak ostatnio. Mam wrażenie, że ten powrót na stare śmieci mu dobrze zrobi, a no, uważam, zobacz, że jest król, ambitnym. Jak król. Tak. I uważam, że naprawdę będzie chciał coś udowodnić. Czyli tak, było Stoke City, później przeskoczyliśmy do Evertonu. I wraz tutaj w Swansea to tragedia. Jak odejdzie z ligi, to ja już to nie widzę sensu, żeby się w ogóle pchać kalendarz i w drużynę. Ja miałem cichy plan, bo myślałem sobie, że IF jest opcją, bo on końcówkę sezonu miał również fajną. Oni zaczęli grać trójką napastników, powiedzmy, tak? On grał na prawym skrzydle i coś mu tam wychodziło. I teraz przy tej cenie, którą on ma, tam, nie wiem, 5-5,5, to bardzo fajny, budżetowy napastnik na trzecie miejsce do rotacji z pomocnikiem. A przy odrobinie szczęścia, gościu, który ląduje w podstawowym składzie u ciebie, tak? Przy odrobinie szczęścia. Tak. Ale bez jego to, wiesz, trochę ten zespół będzie wyglądał inaczej. Znaczy to są rozważania mocno teoretyczne. A skąd bramkę teraz zdobył? Tam jest bramkę, tak. No zdobył, ale no, był to sparing, ale rozważamy to mocno teoretycznie, bo gdyby nawet Ziggy został w Swansea, to Lorente może zagrać w pierwszej kolejce, może nie zagrać. CDA-ju już nie będzie. A po drugie Swansea dla mnie to jest pierwszy kandydat do spadku, podobnie jak ekipa Watford, która jest dla mnie takim rakiem w Premier League, takim niepasującym ciałem do tego całego organizmu. Kolejną literką w alfabecie, która jest po Swansea na mojej liście. Ja tutaj w tym zespole to wiesz co, chyba też nie mam nikogo po tym, jak się przejechałem w ostatnim sezonie. To tutaj nikogo nie mam. Ja mam nadzieję, że będzie Jan Mat grał. Spoko od drugiej kolejki. Druga, trzecia, czwarta. To jest fajny kalendarz, tak? Okazją cenową Watford jest Jan Mat. 5 milionów. Jan Mat. Jan Mat, ciekawe, co będzie grał. 5 milionów. No, ciekawe, czy będzie grał. Powinien grać, bo miał to miejsce raczej pewne. Kosztuje tylko 5 baniek. Statystyki miał przyzwoite, bo na 27 występów miał aż 26 strzałów na bramkę, z tego wyszły 2 gole, 13 stworzonych szans. Ma ten swój ciąg i faktycznie kalendarz jest na tyle przyzwoity, że można rozważyć, ale w nowej rzeczywistości cenowej wartość 5 milionów to jest drugi, trzeci slot, więc grać Jan Matę na drugim, trzecim slotem to jest no, duża odwaga i duża doza szaleństwa. Za 5-0 są lepsze opcje. Dobrze mi się rzuciło w oczy, że Okaka ty mówisz jak ja, ponieważ to jest... Znaczy tak, było Okaka, a to troszeczkę teraz jak ja mówisz, ponieważ faktycznie są bezpieczniejsze opcje, ale mniej wybuchowe, bo jakby porównać Yoshidę, który kosztuje 5 milionów, to jest to bezpieczniejsza opcja, no nie? Ale z drugiej strony... Zdecydowanie. Z drugiej strony Janmak będzie zawodnikiem bardziej niebezpiecznym i bardziej predysponowanym, żeby tą bramkę albo asystę zaliczyć, a nie Yoshida. No dobra, ale to jeszcze trzeba wyjść z założenia, że Yoshida ma zdecydowanie większe szanse na clean sheeta niż Janmak na asystę. No to trzeba, przeanalizować, jak to wygląda w kontekście wszystkich 6 kolejek przed dziką kartą, czyli kto ma szansę na punkty. No, Watford w zasadzie na papierze ma szansę na 2 czyste konta. No, Southampton wygląda to lepiej, tak? Tam jest 5 korzystnych spotkań na początku. No ja myślę, że jednak Defoe trafi w drugiej kolejce z nimi do bramki. No zobaczymy. Dobra, został nam jeszcze West Brom i West Ham. Czyli West Brom. I tutaj widzę kilka opcji. Foster w bramce, na pewno to jest opcja. Za 4,5 jeden z lepszych wyborów. Do obrony Dawson za 5-0. Na pewno. Kto wyda tą kasę, pewnie mu się zwróci na przestrzeni całego sezonu, a przy tym kalendarzu, kiedy West Brom wróci do swoich clean sheetów, może, to na pewno się spłaci dosyć szybko.
w pomocy Philips za 6-0 i miałem go w składzie i rzeczywiście cały czas myślę, czy do niego nie wrócić. I o Rodriguezie myślę w ataku. Czyli generalnie na każdą pozycję mam jakiegoś zawodnika, którego mógłbym brać. Chodzi o to, że mają fajny kalendarz. I generalnie sami w sobie ci zawodnicy fantazy prezentują się na tyle dobrze, że tutaj bez problemu mógłbym w nich zainwestować. Czy to są z ich zaletą jest regularność? Dał są te swoje 4 bramki strzeli? Może 3, może 5 na sezon. Pytanie, czy strzeli w ciągu tych pierwszych 6 kolejek? Nie wspomniałeś, tak. No, wylatuje McAulay ze względu na bieg, więc faktycznie te opcje wręcz się kurczą, no bo Dawson ewentualnie Evans, tak, i to chyba koniec. No i bramkarz zawsze był tym bramkarzem, który tak, warto było stawiać. No i zwłaszcza, że teraz jest poniekąd taka promocja, bo jeżeli weźmiesz drugiego bramkarza z West Brom, no to płacisz 8,5 miliona za w miarę pewną obsługę bramki do momentu dzikiej karty. Pierwszy trudny mecz Pulis zagra dopiero w 6 kolejce, jadąc na stadion Kanonierów. Tak, tak. Natomiast ofensywa Pulisa jest dla mnie bardzo chimeryczna. Faktycznie ten Phillips wystrzelił w pewnym momencie w ubiegłym sezonie, ale... Fajnie, mocno, grubo. No ale jak już się na niego rzuciłem ja i się rzuciły tłumy, to przestał i tam się nic nie działo. To akurat bolało, rzeczywiście. I Jay Rodriguez w ataku, jestem ciekawy, czy on tutaj przypomni sobie to, co robił przed kontuzją. Mam wrażenie, że ten sezon jest taki, Jay Rodriguez wraca i Mata, i Fabregas, i Rooney może być, więc... A tam Rondon chyba też jeszcze nie jest skończony. Rondon chyba wygląda na to, że będzie grał dalej, więc tam nie wiem, czy Jay Rodriguez będzie grał z przodu, czy będzie cofnięty, no zobaczymy. Okej, okay. No tutaj ja naprawdę mocno, mocno będę spoglądał na ich pre-season, co tam się dzieje i nie tylko to, co się dzieje, ale też jak gdyby to, co Pulis mówi, to, co dziennikarze piszą o tym, to jest dla mnie chyba kluczowy zespół na początek sezonu, bo można się łatwo na nich przejechać, patrząc na ten kalendarz, jeżeli tam coś pójdzie nie tak. Okej, okay, to West Ham. No mówimy o West Ham. No pierwsze 3 mecze to są wyjazdy, tak? I pierwszy wyjazd mają na Old Trafford, więc temat chyba zamknięty jest. Mm-hmm. Ja wiem, Antonio, tak, Lanzini tutaj... i tak dalej, ale... I tutaj tak naprawdę można sobie spokojnie spoglądać na to, czy Snodgrass, czy Aju, czy oni, podobno Arni, tak? Dzisiaj poszedł trzecia oferta za niego, więc może on też trafi. Do Londynu. I... Czy warto ich obserwować, bo tam wiesz, no, mówimy o cenach, tak? Tam Cresswell spadł do 5 milionów na przykład. Tak, dokładnie. Zabaleta jest też za 5-0. Tak, więc... Tutaj możliwe, że od trzeciej, czwartej kolejki to będzie opcja. To, dokładnie. To się okaże, że przy takich cenach to okej, okay, to coś uda się ten skład nas z początku sezonu zmienić na tyle, żeby weszli zawodnicy West Hamu, którzy podniosą trochę poziom, nabiją punktów w tych kolejkach. Tak, przy okazji będzie trochę grosze na kogoś tam. Bo Snoddy za 6 milionów to jest też tak, opcja jest niezła, ale czytałem, że tam jest jakiś zły klimat i on chyba opuści młody. Fajnie by było, jakby został w Premier League, bo Lubię go dosyć. No, dla mnie, ja liczę, że w jego buty wyjdzie Ince. I że będę miał taki pożytek z Ince, jak miałem kiedyś właśnie ze Snodgrassa. Okej, rozumiem. Czyli tutaj w tym momencie Ince zyskuje z 3% na posiadaniu od czasu, kiedy ludzie przesłuchają ten podcast. Wiesz, tym bardzo, bardzo dobrze mieć taką siłę na inne takiego wpływu. Zwłaszcza jak przebrną przez pierwsze 50 minut. Jesteś optymistą. Tak, dokładnie. Okej. Dobrze, czyli co, możemy kończyć, mi się wydaje, to ten nasz podcast. Ja tutaj chciałem powiedzieć tylko, że na dole będą dwa linki. W jednym będzie chwała i gloria Garetha z ostatnich 4 sezonów i jego 77 miejsce na świecie. A link niżej będzie dostęp do danych fantazy z poprzedniego sezonu.
Tam można będzie sobie to przerzucić do Excela i ten, kto lubi tabelki przestawne i inne rzeczy z tym związane, poszukanie czegoś więcej niż tutaj zwykłe transfery fantazy, to tam też będzie miał taką możliwość po prostu. I cóż, tyle chyba. Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, na razie, cześć.